Witamy ponownie w studiu live Medinkus i portalu politykazdrowotna.com. Ja nazywam się Ewa Basińska, jestem z portalu politykazdrowotna.com, a moim gościem jest profesor Tomasz Zatoński, który jest specjalistą otolaryngologiem, prorektorem do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie otolaryngologii dla województwa dolnośląskiego. Panie profesorze, od razu zacznę od pytania o tytuł panelu, w którym będzie pan brał udział. Muszę się wspomóc, przepraszam, notatkami, bo wyraz jest bardzo trudny. Malformacje naczyniowe u dzieci. Co to znaczy i czy to jest coś, co można po prostu rozpoznać, czy trzeba w jakiś sposób bardziej specjalistyczny diagnozować? Mówimy o zmianach naczyniowych, o zniekształconych naczyniach limfatycznych, krwionośnych, które w obrębie szyi, głowy i szyi dzieci tworzą struktury guzowate, niepokojące rodziców, które pojawiają się czasami dość nagle. Dziecko wtedy trafia do pediatry, lekarza pierwszego kontaktu, a potem kierowane jest dalej. Problem jest interdyscyplinarny. Problem dotyczy możliwości diagnostycznych i w zakresie pediatrii, i w zakresie otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi. Mogą oni trafić do hematologa, mogą trafić do chirurga dziecięcego. Czyli tak naprawdę mamy dość szerokie spektrum specjalizacji, które zajmują się diagnostyką i leczeniem tych guzów na różnym ich etapie i warto to uporządkować. Dla nas to ogromna radość, że możemy wziąć udział w takiej sesji, do której zaproszony został nasz ośrodek. Konferencja, w której uczestniczymy, jest takim benchmarkiem, jeśli chodzi o jakość i wartość zarówno w warstwie organizacyjnej konferencji, jak i jakości wykładowców i tematyki wykładów naukowych, więc to, że ośrodek Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którym kieruję, został zaproszony do przygotowania jakby naszej sesji w ramach tej konferencji, jest dużym zaszczytem i wyzwaniem. Będziemy pokazywali, jak przebiega proces diagnostyczno-terapeutyczny i kto w nim uczestniczy. Bardzo ważne jest, żeby w przypadku takich zmian, jak na przykład malformacje naczyniowe, ośrodek, który zajmuje się ich diagnostyką i leczeniem, było ośrodkiem interdyscyplinarnym, przygotowanym do takiej diagnostyki w dość szerokim aspekcie, bo kogo my potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście otolaryngologa dziecięcego. Potrzebujemy radiologa, diagnosty, który ma doświadczenie w opisywaniu takich zmian. Mamy spektrum badań, które możemy wykonać, to jest ultrasonografia, rezonans magnetyczny, dzieci z racji otrzymywanej dawki promieniowania rzadziej tomografia komputerowa. Mamy badania z kontrastem, którym możemy zakontrastować taki guz, zobaczyć, jakie jest jego unaczynienie, którędy ono prowadzi. I wtedy możemy poprosić na przykład takiego interwencyjnego radiologa, który mógłby przeprowadzić embolizację takiego guza, czyli zatkać tętnice, które go zaopatrują, albo inne naczynia, które go zaopatrują. Możemy guz ostrzyknąć substancjami chemicznymi. Możemy go leczyć farmakologicznie, dlatego w naszym panelu zaprosiliśmy panią profesor Magdalenę Skarżyńską, która jest farmakologiem i ona nam pokaże, jakich leków możemy używać w leczeniu tych guzów. Możemy poprosić chirurgów dziecięcych o to, żeby skonsultowali nam również potrzebę uczestniczenia w takim zabiegu, chirurga naczyniowego. Czyli tak naprawdę mamy dość duże, szerokie spektrum specjalizacji i w takim konsylium wielospecjalistycznym przeprowadzamy dyskusję i wybieramy to, co jest najlepsze dla rodziców i dla ich dziecka, dla jego bezpieczeństwa, dla ryzyka powiększenia się tej zmiany po naszej interwencji za jakiś czas. Rodzice muszą być podstawową obserwacją. Czyli jeżeli mamy ośrodek, który nie jest do tego przygotowany, bo ma deficyty w zakresie którejkolwiek specjalizacji, które wymieniłem, na przykład bardzo dobrej anestezjologii dziecięcej, która czasami będzie potrzebna przy takiej interwencji, to dziecko powinno być skierowane do ośrodka referencyjnego, który jest do tego przygotowany. I o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja bym chciała wykorzystać obecność pana profesora, żeby zadać pytanie już nie tylko z tego wysokiego poziomu specjalizacji, ale zapytać o takie problemy, które trapią
rodziców na co dzień. Na przykład w przypadku dzieci trzeci migdał. Wycinać, nie wycinać. Podcinać pozostałe dwa migdały, czy nie. W internecie można spotkać różne opinie na ten temat i rodzice też się nimi kierują, odmawiając na przykład wycięcia trzeciego migdała. Zatem pytanie, czy można bezpiecznie wycinać, czy to jest wskazanie, czy czekamy aż, nie wiem, sam się wchłonie? Bardzo ważne pytanie, bardzo za nie dziękuję. To jest bardzo istotna sesja, w której wczoraj miałem ogromną przyjemność uczestniczyć, dotycząca właśnie kwalifikacji do usuwania migdałka gardłowego, ale również podcinania wędzidełka, ale również problemów związanych z ułożeniem zębów, czyli problemów ortodontycznych u dziecka. No i forma, w jakiej pani redaktor zadała to pytanie, sygnalizuje problem, z jakim my się borykamy. Bo pani redaktor mówiła o wyborze, takim jak wybór koloru farby na ścianę w sypialni albo samochodu, wybierzemy z taką tapicerką czy z inną. My mówimy o zabiegu chirurgicznym, o leczeniu operacyjnym, które ma bardzo restrykcyjne, ścisłe wskazania. I problem trochę chyba w naszym kraju, a może w naszej części Europy, polega na tym, że każdy z nas chce uczestniczyć w każdym procesie decyzyjnym w pełni. Czyli na wszystkim się znamy, wszystko wiemy i chcemy podejmować samodzielnie decyzje. Czasami proces jest bardziej skomplikowany i stopień złożenia zagadnienia nie pozwala na to, żeby osoba, która nie ma wykształcenia medycznego, studiów medycznych, potem specjalizacji, a następnie wieloletniego doświadczenia, była w stanie taki proces decyzyjny samodzielnie przeprowadzić. W związku z tym wracamy do meritum. Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego przeprowadzana jest przez wyspecjalizowanego i doświadczonego otolaryngologa, który się tym zajmuje i najlepiej robi tych zabiegów bardzo dużo i ma w nich doświadczenie w takim ośrodku, jakim przed chwilą mówiłem, czyli takim, który jest w stanie na każdym etapie dziecko zabezpieczyć, także przed, w trakcie, podczas i po zabiegu operacyjnym. I te wskazania są dość istotne. Znaczy, to nie jest tak, że my mamy dziecko z przyrostem migdałka i rodzice się zastanawiają, sąsiadka podpowiada, wujek uważa, że tak, mama, że może nie. Mamy sytuacje, w których wynik przerostu migdałka gardłowego wpływa na zdrowie i życie rzadziej takiego dziecka. I na przykład w mojej opinii, co wczoraj podczas panelu zaznaczyłem, najbardziej istotnym powikłaniem przerostu migdałka gardłowego są trwałe ubytki słuchu trwające po kilka miesięcy u dziecka ze względu na ucisk tego migdałka na ujścia trąbek słuchowych zlokalizowanych w nosogardle, zaburzenie przewietrzania ucha środkowego i wysiękowe zapalenie ucha, które wiąże się z niedosłuchem na poziomie około 40 dB. I taki niedosłuch u dziecka wpływa na jego rozwój psychospołeczny. I to jest trwała strata w rozwoju tego dziecka, którą możemy mieć problem odrobić, bo na przykład to dziecko źle wykształci mowę. Mowę wykształcamy od 6 miesiąca życia do 8 roku życia nawet, jeżeli w tym okresie dziecko będzie miało zaburzenia związane, niedosłuch wynikający z przyrostu migdałka gardłowego, to jest trwałe i poważne powikłanie tej sytuacji. Wtedy nie bardzo jest o czym rozmawiać, no bo my doprowadzimy do zaburzenia rozwoju psychospołecznego, opóźnienia w stosunku do rówieśników i tak dalej. Inna rzecz, zaburzenia ortodontyczne. To nie jest tak, że każde zaburzenie ortodontyczne wynika z przerostu migdałka gardłowego i tutaj musimy być dość radykalni, tłumaczyć rodzicom, że nie, migdałek nie jest przerośnięty w stopniu, w którym kwalifikujemy go do operacji i o tym decyduje laryngolog i informuje o tym rodziców. Natomiast są sytuacje, w których dziecko z dużym przerostem migdałka zakwalifikowane do zabiegu nie zostanie zoperowane i wtedy mamy ryzyko nieprawidłowego wzrostu zębów, zmiany w strukturze kości szczęki, żuchwy, zaburzenia rozwoju twarzy czaszki jako wynik tego zaniedbania. Czyli laryngolog stawia wskazania i decyduje o kwalifikacji do zabiegu, informując o tym rodziców, a oni oczywiście ostatecznie podejmują decyzję
wyrażając zgodę na przeprowadzenie takiego zabiegu albo nie. Ale nie dopuszczam sytuacji, w której my nie mamy wskazań do wykonania zabiegu chirurgicznego, a ktoś próbuje je na nas wymusić, bo myśli, że może tak by było lepiej albo tak trzeba, bo mu ktoś tak powiedział, czy to jest logopeda, czy ortodonta, czy wujek, czy ktoś inny. Czasem na forach dla rodziców niestety pojawia się takie pytanie. Dziecko powinno mieć, lekarz powiedział, że dziecko powinno mieć wycięty trzeci migdał. Czy się zgodzić na to, czy nie? Więc stąd moje pytanie uspokajające dla rodziców, że jest wskazanie i należy to wykonać. To, co mnie zawsze zaskakuje przy tego typu rozmowach, to to, że ortodonta może mieć tutaj też istotne znaczenie. Czy da się przeoczyć trzeci migdał, który jest przerośnięty? Czy to po prostu widać? Trzeci migdałek, migdałek gardłowy, rośnie na końcu nosa dość głęboko i jeżeli jest przerośnięty klinicznie w stopniu wymagającym interwencji chirurgicznej, to niemalże całkowicie, bo całkowicie blokuje drożność nosa, czyli uniemożliwia przepływ powietrza przez nos. Czyli takie dziecko nie jest w stanie oddychać sprawnie przez nos, musi się ratować otwartą buzią i oddychać przez usta. I to jest taki bardzo charakterystyczny objaw. Dziecko z przyrostem migdałka gardłowego w ciągu dnia i w nocy oddycha przez usta, łapie powietrze ustami. Czy może chrapać? Tak, takie dziecko chrapie. Natomiast nie każda osoba, która chrapie, ma przerośnięty trzeci migdałek. W związku z tym dzieci, które chrapią, mogą chrapać z innych przyczyn. Mogą być na przykład w trakcie infekcji, albo mogą mieć nadwagę czy otyłość. Przeprowadziliśmy we Wrocławiu badanie skierowane do dzieci wrocławskich szkół. Przebadaliśmy kilka tysięcy dzieci. W ciągu 2 lat po 4000 dzieci wrocławskich szkół, wtedy gimnazjów i szkół podstawowych. Badanie w latach 2016-17, 2017-18 i pokazało ono jednoznacznie, że ryzyko przerostu migdałka gardłowego i przerostu migdałków podniebiennych i kwalifikacji do operacji usunięcia migdałka gardłowego albo zmniejszenia objętości migdałków podniebiennych rośnie wraz z wzrostem masy ciała u dziecka, nieprawidłowym wzrostem, czyli u dzieci z niedowagą, szczupłością i prawidłową masą ciała mamy znacznie niższe ryzyko potrzeby usuwania migdałka niż u dzieci z nadwagą i z otyłością. To jest bardzo ważne spostrzeżenie, czyli my możemy informować rodziców także o tym, że oprócz leczenia chirurgicznego niedrożność nosa, chrapanie w nocy może być leczone zachowawczo z użyciem leków, może być zastosowana profilaktyka w postaci doprowadzenia do prawidłowej masy ciała dziecka, a jeżeli to wszystko nie będzie działało i utrzymywać się będą wskazania do zabiegu, to wtedy kierujemy dziecko do zabiegu operacyjnego i ten zabieg jest wymagany. Ale o tym decyduje laryngolog, najlepiej ten, który będzie miał taki zabieg wykonywać, bo to on odpowiada za to dziecko i wie, czy ten zabieg jest potrzebny i często wskazania postawione przez kogoś z zewnątrz, lekarza pediatry, lekarza rodzinnego, lekarza innej specjalizacji, ortodontę, logopedę, mogą być przez nas podważone i nie decydujemy się na wykonanie takiego zabiegu. To, co mnie również zaciekawiło, to związek otyłości z problemami, które mogą się pojawić w przypadku migdałków. O tym się właściwie chyba jeszcze nie mówiło. Ja bym chciała wrócić do wędzidełka, bo to też jest taki punkt sporny pomiędzy lekarzem a rodzicami. Rodzice nie chcą albo właśnie wymagają. Jak to jest z tym wędzidełkiem? Kolejny raz mówimy o sytuacji, w której mamy skalę medyczne. I skalę medyczne skrócenia wędzidełka, przyrośnięcia języka, ograniczenia ruchomości języka pozwalają na ustalenie wskazań do interwencji chirurgicznej. I też nie jest tak, że każda wada wymowy u dziecka związana jest ze skróceniem wędzidełka. Z tego zrobił się temat, na którym korzystają czasami nieuczciwie, i to trzeba jednoznacznie powiedzieć, osoby, które wykonują skracanie wędzidełka. Obecnie dochodzą nas sygnały, informacje, że to nawet nie są lekarze, że to nie są chirurdzy, że to nie są laryngolodzy, że są to zabiegi wykonywane przez osoby, które nie do końca mają jednoznacznie pewne kwalifikacje. Czasami to się odbywa na przykład na oddziałach neonatologicznych i realizowane jest według informacji, które do nas docierają, po urodzeniu dziecka, bez względu na to, czy jest potrzebne, czy nie. Oczywiście
nie chcę nikogo oskarżać, absolutnie wymaga to zweryfikowania, ale gdyby było prawdą, to wydaje mi się, że mówimy o interwencji chirurgicznej, która nie zawsze jest konieczna, a chirurgia jest wtedy, kiedy wyczerpiemy inne możliwości. W związku z tym mamy nadkwalifikację dzieci do zabiegów przecinania wędzidełka i myślę, że oczywiście powinniśmy tutaj być w komunikacji z logopedami, którzy dziecko do tego wstępnie jakby kwalifikują, ale po wysłaniu do laryngologa, który ma wykonać ten zabieg, czekamy na jego decyzję i to on decyduje o tym, czy rzeczywiście są wskazania do zabiegu chirurgicznego, bo mówimy o chirurgii z wszystkimi jej ryzykami, powikłaniami, krwawieniem, obrzękiem, bliznowaceniem. Takie dzieci trafiają potem do nas po zabiegach wykonanych często nieudolnie, nieprawidłowo i musimy zaopatrywać je chirurgicznie i odwracać te szkody, które zostały wykonane podczas takich nieudolnych zabiegów. A czym może grozić wobec tego takie nieudolne podcięcie wędzidełka albo bez wskazań? Powikłania ostre, tak jak powiedziałem, to jest krwawienie, to jest zakażenie rany, to jest obrzęk na jamy ustnej, to jest infekcja, która tam się toczy, ale mamy na przykład dziecko z bliznowatym, zarostowymi zmianami ujścia ślinianek, które wymagało kolejnej interwencji chirurgicznej, reoperacji. Czasami takie nieudolnie podcięte wędzidełko wciąż skraca język u dziecka i wymaga reoperacji. W związku z tym wykonywanie tych zabiegów pochopnie, bez powodu, przez osoby, które nie są do tego przygotowane, a spotykamy się z takimi informacjami, te dzieci fizycznie do nas trafiają. I wiemy, że to, co zostało zrobione, było zrobione źle, a często nie przez osobę, która wydawałoby się powinna mieć do tego kwalifikacje. Ale czy to oznacza, że te dzieci będą miały wadę wymowy, nie będą mogły nauczyć się mówić? Czy to są konsekwencje, które rzutują na dorosłość? Czy to jest tylko kwestia właśnie źle przeprowadzonego zabiegu, które związane jest z bliznowaceniem? W większości wypadków nie. Mam nadzieję, że takie zaopatrzenie poprawne, chirurgiczne takiego stanu zamyka temat po wygojeniu. Natomiast niedrożność ujść przewodów ślinowych jest trwałym problemem i myślę, że tak, może sprawiać w przyszłości trudności i wymagać kolejnych reoperacji. A czy jest dużo dzieci, które wymagają podcięcia na przykład wędzidełka? Czy możemy podać jakieś statystyki? Ja oceniałbym tą nadkwalifikację na 75%. Na 10 dzieci, które do mnie z taką wstępną kwalifikacją trafiają, decyduje się na wykonanie zabiegu u 2, 3 z nich. A gdybyśmy patrzyli na całą populację dzieci, co 10, co 20 ma taki kłopot? Nie powiem teraz, bo dlaczego? Dlatego, że to, co się w tej chwili zmieniło, mówi się o tym, że są ośrodki neonatologiczne, które wykonują ten zabieg u wszystkich. W związku z tym, jeżeli byłoby to prawdą, to właściwie powinniśmy zlikwidować problemy logopedyczne wymagające takiej interwencji, no bo te dzieci już będą miały ją wykonaną. Myślę, że efekty ocenimy dopiero za parę lat, kiedy ta populacja, która masowo miałaby być poddawana, jeżeli jest to prawda, takim zabiegom będzie w wieku, w którym będziemy mogli zaobserwować problemy logopedyczne. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Bardzo ślicznie dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. A my zapraszamy na kolejnych gości, których już wkrótce zaprosimy. Dziękuję.